Pięknie. Dziś jest czwarty dzień naszego fantastycznego, super, hiper, ekstra obozu Total Art. I proszę bardzo, co tu się dzieje? Szaleństwo i szermierka, i ludożercy. Mamy ludożerców, boimy się, że nas zjedzą i będą pięknie się prezentować podczas spektaklu. A teraz są próby. Bardzo dzielnie wszyscy trenują. A Basia, nasz nadworny fotograf, robi piękne, super piękne zdjęcia. Uwaga, ja pozuję, Basia robi. Dobra, to. No. 1, 2, 3. 4. A, dwie czwórki. 1, 2, 3. Trójki w sumie. 1. 10. 11. 12. Jeśli się można przyspieszać, ale spróbujcie robić większy krok. To zawsze jest bardziej efektowne. No. Dobra. Uwaga. 3 i 3 i bum. Raz, 2, 3, 4. Zwrot. Głowy na widza i raz, 2, 3, 4. A uwaga. Patrzcie, przez które ramię, bo to jest ważne. 1, 2, 3, 4. A czekajcie, wyżej te ręce trochę, że nie tutaj, tylko tutaj. 1, 2, 3, 4. Zwrot. 1, 2, 3, 4. Trzy pozycje obronne jeszcze są do nauki, ale proste, to ogarniecie. Przywitanie. Szermierze. 3, 4. Zwrot. 1, 2, 3, 4. Raz. 2, 3. Uwaga. 4. W dół. 1, 2, 3, 4. Palca. 3, 4. Dobra. Pozycja 7 broni tak jak trójka prawego barku, ale do góry noga. Czyli zasłaniacie się przy okazji ręką. To się potem przydaje, jest trochę bardziej czasem logiczne. Czarną farbą albo kolorowe, żeby te litery były.
bo myślę, że powinniśmy przynajmniej z 3 pomysły albo 4 wykonać takich fotografii. No i te zdjęcia albo będą wrzucone od razu na stronę, albo będą pewnie z czasem wykorzystane, żeby wiecie, ogłosić obóz, albo spotkanie. No po prostu fotografia będzie wykorzystywana jako reklama, tak? Wracam do tematu i po prostu jak oni sobie to widzą, jak, w jaki sposób, nie wiem, no wyobrażają to sobie tak fizycznie, czyli niby gadam o tym świecie, ale tak nie do końca, żebyśmy mogli już tak stwierdzić, czy chce nam się to tak bardzo dużo rysować, czy chce nam się na przykład, nie wiem, zrobić coś innego, na przykład znaleźć jakoś coś z przedmiotami, pobawić się, może zrobić jednocześnie połączenie animacji i troszeczkę człowieka, czyli tak na przykład ten pes, nie wiem, czy ktoś, mogę nawet teraz, on wykorzystuje animację sobą, poklatkową, i wykorzystuje też animację kartkami i przedmiotami też pokazaną. On na przykład zrobił guacamole z kostek, żarówek i innych tego typu rzeczy. Mm. I wygrał za to nagrodę tam jakąś główną. A ja powiem, czy same w sobie animację tą taką obozową naszą, powiedzmy sobie szczerze, czy bardziej coś jeszcze innego, może przedmioty, animowanie przedmiotami do tego, że albo cieniami, o, też może być. Jakby to mamy trzy etapy, przygotowanie scenariusza, przygotowanie jakby techniczne i sama animacja. Tak. Prawa. Że tak, wiesz, tak, klamerka. O nie! O matko. Wyprostuj nogi. Dobra? Pozdrawiamy, mamo. Matko. Trzymaj go w ten sposób, jakby miał lecieć do tyłu. Ja potrzymam ptaszkę. Się... Okay? Tak. Uśmiękę. Dobrze, dobry. To jest. Nie, a wiesz co? Nie tutaj, tylko właśnie tutaj jej daj stabilność. Mhm. Mocno ją ten i teraz Florze daj ugnij kolana, żeby ona też mogła i Flora się teraz może wybić. No, czekaj, jeszcze raz. Musisz się... niżej zejść na kolana. Niżej, bo ja jestem za niska. No. I pomagaj jej. Mhm. Si. Nice. Czujesz się jak najsilniejszy człowiek na świecie w tym momencie. No i bo tak jest. Thank you, Mane. Pozdrawiam Puzian. I rękę do góry po prostu wyciągnąć, tak? No, ale... Nie będzie to dobrze. Bok. Dobra. Dobra, chwila jeszcze. Zapisane rożki też historia i czas. I w przeszłości dawnej ślad w przeszłości wierzy w nieśmiertne lądwa. Wydaje mi się, że zawsze ruszam od lądu. Jestem lewonocny. Dobra, 5, 6, 7. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Wiecie o co chodzi? Żeby tam zawirować tak trochę, jak oglądacie te teledyski takie bollywoodzkie, jak oni tak wirują i robią wysoko nisko, to oni mają jeszcze do tego tak zawsze właśnie ręce wystawione, że to jest takie najczęściej kręcone dronem potem z lotu ptaka. Że oni wszyscy tak, tacy kolorowi wirują, dlatego to sobie właśnie ich wyobrażam tak... Kumacie, nie? Spróbujmy się wykorzystać. Dobra, wówczas masz coś takiego, że jest... Raz, dwa, trzy... Nie! Szczerze mówiąc, chyba lepiej jak one będą takie wystawione. Cztery! Jeszcze raz, trzy i bum. Raz, dwa! 3, 4, tak? 4. Patrzcie, jeżeli czujecie się na siłach, to ja tam robię taki nawet trochę naskok. Patrzcie, że robię coś takiego. Raz, 2, 3, 4. Kumacie, tak. Dlatego po prostu trzeba szybciutko zrobić taki naskok na, jakby na przykład. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Okej. Głowa do góry, śmiej się w głos. Trzeba naprawdę tylko chcieć, żeby podejść.
No jest tak. Jakby zegarek. Także ostatni macie pum, nie? Pum, pa, 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 pa. Wax Max to. Whisky Mixer. Whisky Mixer? Lek, Whisky Mixer? Whisky Mixer. Whisky Mixer. Wax Max. Lex Wexler. No bo zmienię się kierunek. Cześć. Dobra. Prawo idzie Lex Wexler. Lex Wexler. Tu, ta ręka. Lex Wexler. Ja się też zaplątały. Ja podobno. Ale to można... Możesz popsułaś? O, to są te inne takie. Do tych też możecie coś podorabiać w razie czegoś. Bo one... Czy mogę ci wstąpić? A ty już masz obcięty kawałek?